Klub Unia Leszno rusza z nową akcją skierowaną do dzieci i młodzieży chcącej rozpocząć swoją przygodę ze sportem żużlowym. Akcja pod nazwą Wsiądź na motor, zostań bykiem prowadzona będzie przez trenera Romana Jankowskiego na terenie miasta Leszna i całego regionu. Podczas wykładów trenera będzie można dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby stać się adeptem leszczyńskiej szkółki żużlowej. Ambasadorem akcji Wsiądź na motor, zostań bykiem będzie Roman Jankowski, który ma na swoim koncie wiele sukcesów w pracy z młodzieżą oraz bogate doświadczenie zawodnicze. Zapisy do szkółki żużlowej prowadzone są co roku. Postanowiliśmy jednak wyjść jeszcze bardziej naprzeciw młodym ludziom i odwiedzając ich w szkołach bardziej przybliżyć i uświadomić, że każdy młody chłopak może spróbować swoich sił na motocyklu i torze żużlowym. Młodzież nie do końca posiada wiedzy, jakie warunki należy spełnić, aby zostać adeptem. Uważam, że moja rola jako osoby, której zależy na ciągłym szkoleniu i budowaniu zaplecza oraz kadry leszczyńskiej Unii, to doskonała inicjatywa, informuje Roman Jankowski. Podczas prezentacji FOGO Unii Leszno i Steiner Unii Kolejarza Rawicz doszło do podpisania porozumienia między Unią Leszno a klubem speedrowerowym Szawer Leszno, które również ma pomóc w wyławianiu młodych talentów z treningów speedrowerowych. Sądzę, że to kolejny prawidłowy kierunek, żeby tych najzdolniejszych chłopaków przekonać z jazdy na rowerze do jazdy na żużlu. Moim zdaniem akcja Wsiądź na motor, zostań bykiem to kolejny dobry kierunek po nawiązaniu współpracy z Szawerem Leszno, aby szeregi leszczyńskiej szkółki powiększyły się o grono następnych utalentowanych zawodników, dodaje na zakończenie Jankes.